dziś o godzinie 19.20 na skrzyżowaniu ulicy Rewolucji z ulicą Wschodnią doszło do tragicznego wskutek zdarzenia. W tym miejscu mężczyzna kierujący samochodem Mercedes, jadąc pod prąd ulicą Wschodnią, dokonywał manewru skrętu w lewo. Podczas wykonania manewru wkroczył planowanie nad kierowanym pojazdem. Następnie zjechał na prawą stronę, uderzając w znak drogowy i w pieszo. Piesza była później po tym zdarzeniu 30 metrów wleczona przez auto. W wyniku tego zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu, natomiast dziecko, które w trakcie z obrażeniami przewiezione do szpitala na Spodniku.